Publiczna Szkoła Podstawowa imienia biskupa Jana Hrabka w Świerżach Górnych 21 sierpnia świętowała 20-lecie istnienia. Z tej okazji na placu szkolnym zorganizowano rodzinny festyn z wieloma atrakcjami. Mamy bardzo dużo atrakcji dzięki partnerom naszego wydarzenia, gminie Kozienice i Enea Wytwarzanie, jak również dzięki wsparciu sołectwa Świerże Górne. Nastawiliśmy się głównie na zaprezentowanie 20-letniego dorobku szkoły, ale też zorganizowaniu szeregu atrakcji dla dzieci, bo tak naprawdę ten jubileusz jest jubileuszem dla naszych dzieci, dla naszych uczniów, podsumowaniem tego, co jest dla nich atrakcją. Cieszę się, że również to 20-lecie przypadło w tym święcie, kiedy obchodzimy jubileusz 9 wieków i parafii, i samej miejscowości, więc taki zbiorowy jubileusz jak najbardziej radosny dla całej lokalnej społeczności. Jubileusz szkoły rozpoczęto od rodzinnego biegu wokół miejscowości pilotowanego przez nauczyciela Marcina Kosińskiego, a zamykanego przez mieszkańca Świerży, radnego Rady Miejskiej Marcina Ogórka. Po zakończeniu biegu oficjalnego otwarcia festynu dokonała dyrektor placówki Małgorzata Wolszczak. Ona też powitała zgromadzonych, wśród nich między innymi burmistrza Piotra Kozłowskiego i jego zastępcę Dorotę Stępień, radnych Rady Miejskiej wraz z przewodniczącym Rafałem Suchermanem, radnych Rady Powiatu na czele z wicestarostą Małgorzatą Bebelską, pierwszego dyrektora szkoły Roberta Boryczkę, przedstawicieli Enea Wytwarzanie wraz z wiceprezesem zarządu Marcinem Łukasiewiczem, a także proboszcza tutejszej parafii księdza Andrzeja Mizaka, przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej ze Świerży Górnych, przedstawicieli placówek oświatowych, różnych instytucji i organizacji oraz społeczność szkoły i mieszkańców. Po uroczystym otwarciu festynu przyszedł czas na życzenia i podziękowania. W trakcie uroczystości wręczono też między innymi nagrody uczestnikom konkursu na nowe logo szkoły i zaprezentowano Świerżyka, szkolną maskotkę. To jest nasza szkolna maskotka, która powstała z inspiracji naszego nowego znaku graficznego, który na nowe 20-lecie powstał dzięki konkursowi zorganizowanemu w naszej szkole. I nasz Świerżyk jest właśnie tutaj takim uosobieniem tej postaci z logo szkoły. Tego dnia na scenie mieli też okazję zaprezentować się najmłodsi, czyli przedstawiciele publicznego przedszkola nr 6 w Świerżach Górnych. Po występie przedszkolaków sceną zawładnął iluzjonista Kacper Kulik, który przed laty też był uczniem tej szkoły. Jak wspomina te lata? Jestem zadowolony, że mnie zaproszono tutaj, bo mam bardzo, bardzo dobre wspomnienia i z nauczycielami, i z przyjaciółmi, z którymi chodziłem, także jechałem tutaj z uśmiechem. W trakcie festynu wręczono specjalne statuetki 20-lecia szkoły. Był też tort i wspólne pamiątkowe zdjęcie. Gości zapytaliśmy o życzenia dla placówki. Wielu radości, zaangażowania, dobrych i ciekawych planów na przyszłość, bo musimy się rozwijać, a myślę, że ta placówka jest do tego predysponowana, a ze strony gminy Kozienice jak największe wsparcie i współdziałanie. Życzę przede wszystkim kolejnych jubileuszy, kolejnych fantastycznych uczniów, fantastycznych pedagogów, aby wspólnie mogli pracować na rzecz miejscowości naszej gminy, aby osiągali sukcesy i mieli uczniów, z których będą dumni. Wszystkiego najlepszego życzę pani dyrektor, wszystkim pracownikom w tej szkoły, rodzicom, uczniom i wszystkim tym, którzy współpracują na co dzień ze szkołą. Przede wszystkim życzę długich lat funkcjonowania w środowisku lokalnym. Życzę na pewno fantastycznych nauczycieli, współpracowników, którzy też tworzą tradycję tej szkoły. No a przede wszystkim wspaniałych uczniów, którzy będą sławić jej imię przez lata. Życzenia można było też zapisać w specjalnej księdze. Po zakończeniu części oficjalnej w budynku szkoły można było obejrzeć film prezentujący dorobek placówki oraz okolicznościową wystawę fotograficzną. Ponadto najmłodsi mieli okazję wsiąść do wozów strażackiego i policyjnego, wziąć udział w różnego rodzaju zabawach i konkursach, a ich rodzice odwiedzić różne stoiska. Rodzinny festyn z okazji 20-lecia szkoły zorganizowano w ramach obchodów jubileuszu 9 wieków parafii i miejscowości Świerże Górne, a imprezę poprowadzili Agata Staromłyńska i Dariusz Kowalczyk.